W Piśmie Świętym znajdujemy między innymi trzy księgi, które zostały napisane przez najmądrzejszego człowieka na świecie. Czy jesteś zainteresowany tym, czym chciał się podzielić ze światem? Jeśli tak, zapraszam Cię do tego odcinka. Najmądrzejszy człowiek na świecie to oczywiście król Salomon, syn króla Dawida. Napisał właśnie między innymi księgę Kocheleta. Prawdopodobnie została ona napisana pod koniec jego życia, kiedy Salomon patrzył wstecz na wszystkie swoje osiągnięcia, na to wszystko czego doświadczył w życiu i czyni pewne podsumowanie. Stara się wyciągnąć pewne Najważniejsze wnioski i stara się podzielić tym z, z, z innymi. To jest bardzo interesujące, ponieważ mało z, kto z nas doświadczył czy doświadczy tyle, ile doświadczył Salomon. I dlatego możemy podejść jakby do niego, do tego, co zostawił nam, do jego spuścizny, i zapytać się: Salomonie, czy warto było? Powiedz, czy, czy osiągnąłeś to, na czym tak bardzo ci zależało, czy znalazłeś satysfakcję w życiu, czy znalazłeś szczęście. I to jest ciekawe, że kiedy otwieramy pierwsze dwa rozdziały, on właśnie czyni takie podsumowanie tego swojego życia. Drugi rozdział, werset pierwszy księgi kochaleta Powiedziałem sobie, nurze: popróbuj radości i użyj sobie. Salomon używał sobie życia. On brał je pełnymi garściami. W trzecim wersecie nawiązuje do tego, że nie stronił od trunków alkoholowych. W czwartym wersecie po, po jakby pokazał, że nie był tylko takim rozrywkowym chłopcem, ale jest powiedziane: podjąłem wielkie dzieła. Wybudowałem sobie domy, winnice, założyłem ogrody, parki. I mnóstwo innych rzeczy. On był naprawdę ambitny. On jakby rozwijał się w tej karierze swojej, tak? On naprawdę wiele osiągnął. Czytamy, co nabył. Siódmy werset: Sługi, służebnice. Miał stada wołów i owiec więcej niż wszyscy, którzy byli przed nim. Nagromadził sobie srebra, złota. Ósmy werset. Czytamy również o tym, że wystarał się o śpiewaków, śpiewaczki, czyli można zobaczyć, że kultura na jego dworze kwitła. To był człowiek bardzo kulturalny. I w końcu ostatni punkt, końcówka wersetu ósmego. I oto, czym synowie ludzcy się rozkoszują mnóstwo kobiet. I rzeczywiście tychże Salomonowi nie brakowało, zarówno jeżeli chodzi o jego żony, o jego nałożnice. W sumie miał ich około tysiąca. Ogrom z pewnością Salomon miał się czym pochwalić, ale nas najbardziej zastanawia, w jaki sposób on to podsumowuje, kiedy on patrzy na swoje życie już wstecz, z tej perspektywy staruszka. Co on widzi? Werset 11. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto wszystko to jest... I tutaj występuje taki hebrajski termin... Chabel. Co się pod nim kryje? Chabel to przede wszystkim oddech, para, która, które są bardzo ulotne. Są i już ich nie ma. Podczas tego filmu wiele razy już oddaliśmy oddech, i, i już go nie ma. Poszło w niepamięć, poszło do przeszłości. W przenośni to słowo również może oznaczać marność. W Księdze Koheleta wydaje się ten motyw, chociaż nie jest najważniejszy, ale w jakiś sposób dominuje. I Księga Koheleta nawet z tego jest znana, ponieważ, ponieważ tam padają te słowa marność nad marnościami. Wszystko to jest marność. 38 razy ten termin występuje w tej Księdze. W 17 wersecie drugiego rozdziału Księgi Kochaleta, Salomon przedstawia swoje odczucia w związku ze swoimi wnioskami. I on pisał tak. I tak znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem, wszystko bowiem jest marnością i gonitwą za wiatrem. Znienawidził życie, bo wszystko jest marnością, bo wszystko jest. Parą, bo wszystko jest ulotne, bo wszystko jest przemijające, bo nic tak naprawdę nie jest tutaj trwałe. I on mówi: Tyle czasu, tyle energii poświęca się w to wszystko. A to wszystko para. Ale chciałbym jeszcze na jeden moment zwrócić Waszą uwagę na słowa Pana Jezusa, który z pewnością nie ustępował mądrości Salomonowi. On w kazaniu na górze, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, i tutaj końcówka 25 piątego wersetu, on powiedział: Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Wyciągając kilka słów z tego zdania, z tego pytania, można uznaleźć takie stwierdzenie że życie jest czymś więcej. Życie jest czymś więcej. I o czym Pan Jezus mówił? Co jest tym więcej? W 32 i 3 wersecie, może sam 33, Pan Jezus pokazał to najważniejsze, tą perełkę, tą wartość, która jest ponadczasowa. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw. Szukajcie na pierwszym miejscu królestwa Bożego. Bo królestwo Boże jest nieprzemijające. Wszystko na tej ziemi jest przemijające. Wszystko na tej ziemi jest Parą, jest oddechem, który w tej chwili jest, a jutro już go nie będzie. Ale Pan Jezus mówi, żeby szukać czegoś trwałego, żeby swoje życie przede wszystkim poświęcić, aby szukać wiecznych wartości, aby szukać wiecznych rzeczy, trwałych, niezmiennych, to znaczy Bożych rzeczy, bo tylko to, co czyni Bóg trwa na wieki. Tylko Bóg trwa na wieki i dlatego to w Niego powinniśmy zainwestować wszystkie najlepsze nasze siły. Oczywiście trzeba tutaj funkcjonować jakoś w tym świecie i tego nie zmienimy ale na, w naszej liście wartości i priorytetów powinno znaleźć się Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość na pierwszym miejscu. Tego Ci życzę i niech Bóg Ci błogosławi w taki sposób, abyś mógł z wiarą postawić Go na pierwszym miejscu.